Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget. Tym razem jesteśmy na Wojowniku i zaczynamy weekend epicki, tak jak obiecywałem, będzie weekend epicki z trzech postaci, z Wojownika właśnie, z Łowcy i z Paladyna. Być może się to tam jakoś przesunie o jeden dzień, czyli na przykład, nie wiem, w sobotę wleci Wojownik, czyli dzisiaj, bo ja to nagrywam w piątek, ale wy to raczej dostaniecie w sobotę. Na przykład w niedzielę wleci Paladyna, dopiero w poniedziałek Łowca, ale to wszystko będzie nagrywane właśnie z weekendu epickiego. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli wam się podobają te weekendy epickie tutaj w moim wykonaniu. Standardowo będziemy się przebierać, a później sobie wejdziemy do lochów, zobaczymy jak nam się uda. Jeżeli przebieranie by tam zajęło dłuższą część odcinka, to może to jakoś podzielę na dwie części i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jak widzicie, niewiele nam brakuje do 328 levela, więc zanim sobie tutaj zaczniemy szukać itemków, to ten level byśmy chcieli dobić i dobijemy go tutaj przeklikując sobie okiem Heraldona. Złapałem dzisiaj Paladona, wystarczyły dwie misje tak naprawdę, więc wiele nie straciłem. I sobie tego Heraldona teraz, mam nadzieję, jakoś w miarę szybko przeklikamy, a przynajmniej powinniśmy, dokładnie, trzy grzybki zaledwie i został przeklikany. Będę go chciał dzisiaj złapać, oprócz tego wbiliśmy sobie 328 poziom. I okej, tak naprawdę to tyle, możemy przejść do przebierania. Tutaj jak widzicie mam naszykowaną już ulepszoną jakość przedmiotu, więc wszystko zostało przygotowane to, co chciałem. I co? Co będziemy robić? No przebieramy standardowo siebie w całości, tutaj byśmy chcieli broni poszukać dla towarzyszy i tak naprawdę to tyle, więc zaczniemy od zbrojowni tak naprawdę standardowo i będziemy tutaj patrzeć, jak nam to wszystko wyjdzie. No ostatni weekend epicki, jaki był z Wojownika, no to tak naprawdę nic ciekawego nie wniósł, dlatego że nie wyszedł mi i tam tak naprawdę bardzo mało lochów pocisnąłem i dlatego też odcinka z tego nie było, zresztą ja tam wam wspominałem o tym. Mamy już rękawice na punkty życia, troszeczkę pancerza tracimy, ale jak najbardziej możemy podmienić, te też są na punkty życia, tylko nawet 4%, więc jest spoko. Dobra, rękawice już tak naprawdę mam gotowe. Jak widzicie, trochę czarnych gemów podropiłem, jeszcze mam tylko jeden na siłę, więc powoli to idzie. Niestety dropią mi głównie średnie, tych dużych mam dosyć mało, no ale nawet lepszy taki średni niż właśnie tutaj plus 41, troszkę pancerza tracimy, ale chyba podmienimy. Lepszy taki średni niż po prostu duży na siłę, tak mi się wydaje przynajmniej. Poczekajcie, gdzie to jest, jak te rękawice wyglądały, punkty życia 5. Tylko my mamy chyba takie same, dokładnie 440, tu są 402, ale czy to tam widać, nie zmiana wyglądu, zamień runy, czy to widać, tak widać, dobra. Czyli my chcemy zamienić z tą odzysk, tak nie będziemy przebierać tych pachołków po prostu, ale jak wiecie, coś nam tam wyleci, to możemy przy okazji sobie zajrzeć. Dobra, mamy buciki, ale buciki są na wszystkie cechy, także nas nie interesują. Mamy hełm także na wszystkie cechy, znowu buty na wszystkie cechy, wszystko z jednej kolekcji. No ale niestety pasek, który też na wszystkie cechy, no dobra, lecimy dalej. No broni już dawno nie zmienialiśmy, no troszkę leveli wbiliśmy, chyba nawet z 10 leveli, nie pamiętam, chyba na 318 ją zmieniałem, więc ta broń też nam na pewno sporo da. I mamy jakieś buty, mamy buty, łączna odporność 9%, 39 i pancerza też nam dają, więc spoko. Tylko jak my tu stoimy z punktami życia, mamy 15% nawet bez butów, więc dobra, możemy je podmieniać bez większego zastanowienia się. Potem to oczywiście wszystko zaczaruję, poulepszam i tak dalej. Golda też mam, jak sami widzicie, sporo odłożonego na to przebieranie. Specjalnie się tutaj, można powiedzieć, zabezpieczyłem, jeżeli chodzi o tego golda, żeby właśnie jakoś to sensownie mi poszło. Dobra, i mamy broń. Broń, zobaczcie, 38 średnich nam daje, więc bardzo dużo. Z tym, że no jest słaba runa i jest słaby rozrzut. Ale czy my tutaj chcemy wojownikowi? Chyba wojownikowi podmienimy, dokładnie, 42, więc spoko, możemy mu podmienić, wojownik już będzie z głowy. Zostanie nam nasza postać i mag oraz Kunegunda. No i temu magowi i Kunegundzie by się przydały jakieś takie lepsze rozrzuty, no ale to jeszcze się okaże. Dobra, ta tarcza jest na wszystkie cechy, niepotrzebnie spojrzałem. Okej, czyli my tak naprawdę mamy teraz paseczek, możemy sobie wziąć. Spoko, on jest akurat dobry, czyli jeszcze nam brakuje klaty, hełmu i broni, no i tarczy i tak naprawdę to by było na tyle. Standardowo, no jeżeli nam te bronie nie polecą, a już się tutaj damy radę przebrać, no to sobie po prostu pójdziemy do gabinetu, z gabinetu sobie znajdziemy to, co nam potrzebne i wrócimy do zbrojowni szukać sobie dalej na wszystkie cechy, ataki, fajny rozrzut i taka fajna runa. Oj, niedobrze.
Zastanawiam się, czy tego nie kupić w sumie, i, ale to jest na wszystkie cechy, no raczej nie chcemy. No bo ta runa to jest nie dość, że zimno, to jeszcze 25%, może bym tu sobie podmienił. Ale nie, chyba na razie sobie to zignorujemy. I będziemy po prostu szukać dalej. Rękawiczki na wszystkie cechy, niestety buty, buty to już my już mamy, więc nas tam zbytnio nie robią. Plus 46, ale pancerza trochę tracimy. No i trzeba robić ten, no nie ma sensu. Ja tutaj mówię, tym towarzyszom to codziennie jak do kibla coś wrzucam, codziennie czegoś szukam, to ich tam w miarę przebieram, więc chyba to jest okej. Okay. Dobra, jest broń, super rozrzut, 390, praktycznie taki sam, plus 32 średnie, czyli no nie jest to idealne, ale też nie jest mało, bo możemy nawet do 40 dociągnąć, zresztą sami widzieliśmy. Natomiast wydaje mi się, że ten rozrzucik jest spoko. Runkę w zasadzie, poczekajcie, czy my byśmy chcieli zamieniać tą runę, czy może sobie poszukamy jakiejś innej, może poszukamy, wiecie, bo to jest tylko 1%, także dobra, na razie to zrobimy w ten sposób i okej, szukamy dalej. Mamy hełmik, który też nam jest potrzebny i też w sumie dużo nam pancerza daje, więc okej, jest dobry, damy go na razie tutaj, zaraz to będziemy musieli wszystko popodmieniać, paseczek już mamy, dobra, czyli jeszcze klata i tarcza i tak naprawdę jesteśmy w domu, jeżeli chodzi o zbrojownię i o naszą postać. No mówię, no już tutaj dawno się nie przebierałem, więc te itemki dają dosyć sporo. Hełmik, no ale to nas nie interesuje, znowu hełmik, no im tutaj już nam będzie mniej brakować rzeczy, tym będzie ciężej je znaleźć. Ale tu już się nastawiłem na to przebieranie na tym wojowniku i mamy klatę. Klata minus 1700 pancerza, więc dosyć sporo tracimy. Ale wydaje mi się, że i tak, no to plus 21 to w sumie, bo tą klatę pamiętam, że ostatnio podmieniałem, bo mi wyleciała z lochów, więc raczej ta klata jest w miarę świeża, ale i tak ją oczywiście sobie zamienimy i zobaczymy, jak tu będziemy. A i tak mamy 50% pancerza. To nie ma sensu, w sensie no nie ma sensu, no fajnie mieć te prawie 2000, ale skoro nie możemy znaleźć, to też nie będziemy się aż tak napinać. Dobra, i tak naprawdę zostały nam bronie dla towarzyszy plus tarcza i zbrojownie będziemy mieli z głowy. Rękawice, no to nas nie interesują. Lecimy dalej, buty też nas nie interesują. No powiem wam szczerze, że wcześniej już miałem tarczę. O, jest tarcza, dobra, to nieważne, cofam. I tutaj fajnie by ją było zostawić do kibla tak naprawdę. Ale z tego co widzę, ja już dzisiaj do kibla wrzucałem, bo tutaj miałem pierścionek, mi się wylosował po północy właśnie w sklepie, więc chyba ją rozmontuję i tak naprawdę nic tutaj więcej nie wymyślę. Także dobra, rozmontowanie trudno i tak jeszcze będzie weekend epicki, jeszcze sobie na pewno jakiś zapas epików zrobię, żeby tutaj wiecie, sobie je mieć. Dobra, mamy tarczę i czy mi coś jeszcze jest potrzebne? Nie. Tego co widzę, co nie. Chyba teraz sobie możemy do gabinetu lecieć. W tym gabinecie chciałbym troszkę potek pokupować, ale nie wiem jak mi to wyjdzie, no bo to wiadomo, to jest dosyć nudne na odcinek. Wiecie co, dobijemy sobie do 100 dni. No obydwie potki, o tam skipnąłem siłę. Obydwie potki sobie dobijemy do 100 dni, a ja tutaj jeszcze w razie czego, jak będę szukał epików, to sobie na spokojnie samemu ich poszukam. Dobra, poczekajcie, tu mamy potkę, tutaj mamy wisiorek i ten wisiorek możemy podmienić, tylko że musimy zrobić zamianę runy, cyk, cyk. Gdzie on tutaj jest? Tutaj, dobra. I mamy na 5%, oprócz tego sobie robimy miejsce, w sensie odzysk klejnotu. Dajemy tutaj, jest dobrze, dobra, lecimy dalej, HP już mamy 101 dni, to teraz siłę, o akurat dwie siły nam się trafiły, jeszcze jedna by się przydała, no te klepsydry, to już standardowo nas tutaj troszkę blokują w skipowaniu tego wszystkiego, dobra, i mamy jeszcze nieśmiertelkę, okej, i teraz już po prostu klikamy enter, skipujemy ten towar, aby sobie te itemki znaleźć. Mamy niestety naszyjnik, bo niestety mówię, no bo już ten naszyjnik mamy znaleziony. Brakuje nam jeszcze tutaj pierścionka i tego powiedzmy trinketu. No i znowu jak na złość naszyjnik, nawet punkty życia. No teraz bardzo fajnie się przebierasz, jak nie musisz patrzeć na te runki, bo sobie tam wszystko możesz u kowala pozmieniać i tak dalej. No i kolejny naszyjnik, wszystko na trzy cechy, wszystko fajne, tylko niestety nam już tego nie potrzeba. To jest na wszystkie cechy dokładnie, więc nawet nie ma sensu brać. Okej, mamy tutaj ten trinket powiedzmy, nazwijmy to właśnie trinkecik. Dobra, poczekajcie, my tutaj musimy teraz pomyśleć, tu musimy zrobić miejsce na klejnot, to musimy sobie, to są gdzieś punkty życia, nie, dobra, czyli to po prostu odzyskujemy, to na chwilkę ubierzemy, wsadzimy sobie te kryształki tutaj,
Cyk, cyk, dobra, zakładamy to z powrotem, pyk, pyk. Ten papier toaletowy też w sumie nie ma żadnej runki, którą ja bym chciał. Więc dobra, tu robimy miejsce na klejnot, cyk, tu osadzamy. Dobra, i to już jest tak naprawdę gotowe. Potrzeba nam tylko jeszcze pierścionka, no i wracamy do zbrojowni szukać sobie itemków, szukać broni dla towarzyszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to niestety nie jest pierścionek, a szkoda. Lecimy dalej, no to też nie jest pierścionek. Teraz jak na złość jeszcze na wszystkie cechy nam dropią. Ile my tu już chyba z 1000 grzybów już wydaliśmy, zobaczcie na to przebieranie. Dosyć sporo, tak leci, nawet się na to nie patrzy. A to jednak mimo wszystko trochę tych grzybów idzie. No i pamiętajmy, że jeszcze dwie bronie musimy znaleźć, co może nie być wcale takie proste. No dobra, to znowu na wszystkie cechy. Tutaj klepsydry. Dobra, mamy jakiś trinkecik, ale to nie jest nic szczególnego. W sumie jakby nam coś poleciało na punkty życia, to ja mogę patrzeć na towarzyszy, czy tam nie będzie to o wiele lepsze, to też nie myślę. Ale ja zawsze tych towarzyszy tak trochę olewam. Dobra, i mamy pierścionek, musimy zamienić sobie na pewno runę, bo tu jest 6%. Czyli tutaj robimy zamianę runy, tutaj sobie robimy dziurę, miejsce na klejnot, tutaj robimy odzysk klejnotu, cyk. I dobra, i tak naprawdę jesteśmy w całości przebrani. Na chwilę tutaj sobie wszystko założę. 50% pancerza, wszystko jest tak naprawdę ok. Tutaj jeszcze by fajnie by wypadało tą runkę sobie jakąś znaleźć do broni lepszą, no ale to zaraz zobaczymy. I dobra, potem to oczywiście poulepszam, zaczaruję, ale generalnie jesteśmy ubrani. Dobra, lecimy sobie do zbrojowni i teraz szukamy po prostu tych broni dla pachołów, no bo to jest jednak dla nich najistotniejsze. Mówię, no fajnie by było, jakbym sobie tutaj jeszcze znalazł jakąś runkę do podmianki dla siebie, ale to może pachołkowi zabiorę albo coś w tym stylu. Jakie oni tutaj mają w ogóle runy? Tu jest tylko 17%, tu jest 17%, 22%. No to generalnie te runki są lipne na tych broniach pachołów, zwłaszcza że tam już 25% udało nam się znaleźć. No ale dobra, okej, mamy jakąś broń. No runa nie jest wybitna, ale będzie to na pewno dla jakiegoś towarzysza, tylko jeszcze nie wiem dla którego, dla maga na to wychodzi. 18%, tu mag ma w ogóle na wszystkie cechy nawet broń, to ja nawet nie wiedziałem, to mu tak chyba tylko wkleiłem, żeby było, bo dawało trochę średnich. Ale dobra, lecimy dalej. Którą w ogóle mamy minutę? 12 dopiero, już zobaczcie, potrzebujemy tak naprawdę jeszcze tylko jednej broni dla zwiadowcy i będzie tak naprawdę wszystko i będziemy mogli wejść do lochów, zobaczyć jak tam nam pójdzie. Ale to jeszcze wiecie, musi wypaść broń na trzy cechy z, powiedzmy, z fajnym rozrzutem i jeszcze musi nam z kibla wypaść dla zwiadowcy. Także to może nie być wcale takie proste. Ostatnio właśnie jak nagrywałem ten odcinek z Epika, to tam szukałem broni dla zwiadowcy no bardzo długo. Dlatego też wcale ten odcinek nie był taki fajny. Tutaj w razie czego zrobię cięcie. No to jest niestety na wszystkie cechy, ale zobaczcie, że nam tutaj po dwa itemki nawet lecą w jednym, że tak powiem, rolu. Epickie, dobra, i mamy jakąś broń, ale to jest niestety na wszystkie cechy. No i obrażenia od ognia 17, to też nie jest wcale jakaś super. Dobra, no dajcie jeszcze jedną broń na trzy cechy i tak naprawdę będę zadowolony. Kunegunda w zasadzie będzie zadowolona. Tutaj też troszkę lochów poklikałem na tym wojowniku. Zresztą no sami widzicie, że ten level idzie dosyć sprawnie, regularnie. Mamy tutaj tarczę za golda, ją to mogę w sumie sobie wziąć. Będzie na jutro w razie do kibla. Tu mamy jakąś tą klatę, poczekajcie, czy to jest 109, zobaczcie, dobra, podmieniamy to bez dwóch zdań. Wow, to ja tą klatę miałem tutaj bardzo starą. Dobrze, że spojrzałem, bo już miałem skipować. Dobra, wracamy na tego i próbujemy dalej. Tutaj mamy jakąś klatę też, ale to już nieistotne. Tu mamy jakieś buciki, ale to na wszystkie cechy. No dajcie jeszcze tą jedną broń i będzie naprawdę fajnie. 3000 grzybów nam zostaje. Nie mało, nie dużo, tylko dobrze by było, tak jak mówię, już tą broń znaleźć i sobie potem ewentualnie w lochach jeszcze trochę poprzepalać, bo fajnie by tu było coś wbić. No nie wiem, czy my damy radę w ogóle tych leveli powbijać tutaj więcej, mniej. Nie mam tak naprawdę pojęcia. Chyba powtarzam tak naprawdę, w ogóle przepraszam, ale ostatnio mam gdzieś takie dni rozbite, że jestem, można powiedzieć, trochę zmęczony. No ale chciałem to dla was nagrać i chciałem to nagrać koniecznie dzisiaj, a nie w weekend, bo nawet dla samego siebie, nie? Żeby sobie tutaj tą postać ogarnąć. Dobra, mamy tarczę, ale to jest na wszystkie cechy.
No znowu, to znaczy nie znowu, to jest po prostu klata, to znowu tarcza, pasek, no nie chcę ta broń polecić, kurde, tak jak mówię, no to jest już szukanie ostatniego itemku i może to wcale nie być takie proste. Jak to tu u ciebie wygląda? Plus 44 i tylko 800 pancerza, rękawice masz aktualne, ale to ci możemy podmienić, skoro już jest, to dlaczego by nie? Dobra, wracamy tutaj i szukamy dalej. Czy nam tutaj jakaś fajna broń wyleci? No gdyby nie to, że nagrywam, to ja bym sobie powoli tutaj skipował i po prostu sobie patrzył na runy w zwykłych broniach i ewentualnie dla siebie coś fajnego znalazł i podmienił, no ale że o, jest jakaś broń, że nagrywam, no to nie ma na to zbytnio czasu. Dobra, błyskawice 26%, fajna, tylko żeby nam teraz wypadła dla zwiadowcy. Trzymajcie kciuki. No i niestety mag, standardowo zaczyna się, no ale tu nie ma sensu podmieniać, bo to jest słabszy rozrzut, lecimy rozmontowanie, no i dobra, no i szukamy dalej, no widzicie, tak to można się bawić i tak naprawdę do zera grzybów, ale mam nadzieję, że takiego pecha mieć nie będziemy. No jakby te bronie szybciej leciały, o tutaj jakiś hełmik też nam daje bardzo dużo, kurde, tutaj musimy to podmienić. To jednak wcale te itemki nie są takie aktualne, ale mi się nie chce w to bawić, to by tyle nam zajęło czasu, żeby też tutaj się bawić właśnie w te itemki, nazwijmy to poboczne. Później, jak już będzie taka późniejsza faza gry, powiedzmy, to będzie można się w coś takiego bawić, będzie można im tam podmieniać, szukać i tak dalej, ale na razie nie ma to większego sensu. Bo i tak no jeszcze nam dropią te itemki, jeszcze to się wszystko szybko zmienia. No i mówię, no ja codziennie dropię coś do toalety, staram się takie wybierać, na przykład weekend epicki, jak sobie odkładam itemki, żeby mieć tam na, załóżmy, na cały tydzień do kibla, to się staram szukać takich na 3 staty, żeby od razu dla tych towarzyszy to mieć i jeżeli coś tam będzie lepszego, no to im ewentualnie podmieniać. Dobra, no dawaj jeszcze tą jedną broń dla Kunegundy, to jest tak naprawdę najważniejsza broń. No ale zobaczcie, że tutaj nic specjalnego nam nie chce polecić. No pasek, tutaj też zerkam, bo jak nas tak blokuje epic, to może będzie jakaś broń z runą, więc no nie, tutaj akurat nie ma. To od razu będę zerkał, żeby wiecie, w razie czego sobie spojrzeć. Tarcza na 3 cechy, ale nas nie interesuje. Hełmik nas nie interesuje. Szukamy dalej. No kurde, zobaczcie, jakby to dla zwiadowcy już nam poleciało, to już byśmy mieli tak naprawdę przebieranie z głowy. Tutaj niestety nie ma żadnej runki na broni. Lecimy dalej, tarcza, ale to na wszystkie cechy, więc nie ma sensu. No dobra, no spróbujmy. Spróbujmy poszukać dla tej Kunegundy. Bardzo jest to, bo oprócz tego, że wiecie, musimy znaleźć broń, która powiedzmy tam, no przynajmniej na 3 cechy, nie? Bo już tam nawet na te rozrzuty to aż tak bardzo nie patrzę, jeżeli chodzi o towarzyszy. No to nie dość, że musimy znaleźć broń, o ten sam secik w ogóle, to jeszcze musimy sobie wylosować z kibla po prostu odpowiednią, nie? Więc to jest jakby takie podwójny RNG, który przeważnie nie jest na naszą korzyść. Niestety tak to działa. Dobra, błyskawica 25, no ja bym chciał zimno, bo podobno jeszcze nie ma naprawionego, nie jest naprawiony ten błąd zimnem, więc dobrze by było mieć jakąś wysoką runkę na zimno. Zawsze to podobno większe obrażenia, nie wiem czy to prawda, czy to nieprawda, ale generalnie tak mówią eksperci, nazwijmy to, od tej gry, więc sobie po prostu posłuchajmy ich i poszukajmy dobrej runki. Dobra, pasek, no też nie, też nas nie robi. Zobaczcie, ile tych itemków dropi, a żadnej broni. To jest no jak na złość nam. 2200 grzybów, no kurde, 330 fajnie by było dzisiaj dobić, ale wydaje mi się, że nie dobijemy, że po prostu się nie uda. Bo nie wiem, ile nam tutaj zejdzie na szukanie chociażby tej. Chociaż no ten Esteros, o jest jakaś broń, dobra, zimno 21. Tu jakie mamy runy? Błyskawice 26, no to jest fajna broń i ją sobie w razie czego weźmiemy. Ale jeszcze poszukam na zimno, tylko niech mi wyleci teraz łuk, proszę. No nie, znowu dla maga, no to jest żart. I to nawet nie ma sensu podmieniać, no tu jest niby zimno 21%. Ale kurczę, powiem wam szczerze, czy tu ja bym chciał podmienić? No dobra, wiecie co, podmienię w sumie, nie dość, że zimno, to jeszcze troszkę lepsza, więc niech ten magma, to sobie rozmontujemy, te błyskawice na razie tam zostawimy. To jest ogień, dobra, szukamy dalej. No niestety, no widzicie, to tak się można bawić i bawić.
Tutaj sobie ustawimy siebie i szukamy dalej. Zastanawiam się, czy po prostu sobie nie znaleźć jakiejś runki, nie ulepszać tego wszystkiego i nie zacząć robić lochów w strefie światła. I chyba tak zrobię, wiecie, żeby tutaj bardzo nie zanudzać, to sobie wszystko poulepszam tak, jak być powinno. Więcej złota podczas... A nie, to najpierw musimy zrobić tak, w ten sposób. Tą broń na razie zostawimy, to EQ na razie zostawimy, dobra. Podczas swych przygód to mi nie jest potrzebne, nie jest mi potrzebne, nie jest mi potrzebne, to mi jest, oczywiście to mi jest. To mi jest potrzebne, przygody, to mi nie jest i to mi nie jest, dobra. Tym sobie tutaj też zaczarujemy za pamięci. Tutaj cyk, ta jeszcze nic nie ma zmienionego. Dobra, i teraz tak, poszukamy sobie na spokojnie broni od zimna, tylko już nawet zwykłej, z jakąś fajną runką. Poczekajcie, no to nie powinno zająć długo. Obrażenia od ognia, od zimna 26%, dokładnie. I to by chcieliśmy znaleźć, więc sobie tutaj zamieniamy cyk. To sobie możemy na razie sprzedać. I dobra, i poulepszamy to wszystko, nie wiem razy ile. Powiedzmy, broń sobie weźmiemy razy 8, a to na razie razy 5, też tutaj nie chcę przesadzić, żeby znowu się nie skończyło tak, że mi braknie, braknie mi tutaj surowcy u kowala. Biorąc pod uwagę, że ostatnio właśnie tak zrobiłem, że wszystko zacząłem ulepszać tam chyba razy 6. No a jeszcze to był taki wcześniejszy etap, powiedzmy, serwera i mi niestety brakło tych surowców. Ale dobra, tutaj nawet zostało. Jak się to poulepszało? Czy jest wszystko tak, jak być powinno? Bo pamiętamy, że z tym ulepszeniem tutaj różnie bywa. Dobra, jest wszystko razy 5, czyli jeszcze możemy sobie na przykład razy 6. I dobra, i tak naprawdę wszystko, więc okej, na razie wejdziemy do strefy światła. Tutaj ten portal na pewno machniemy. Bez dwóch zdań. Wejdziemy sobie do strefy światła i ten górołaz. Wydaje mi się, że on powinien nam tutaj paść. I on dokładnie. I zobaczcie, bardzo szybko to poszło. Mamy jakiś paseczek, ale ten pasek to nas na razie nie robi. Chociaż wiecie co, jak ten sprzedamy, bo to jest ulepszona jakość, to możemy w ten sposób zrobić. Dobra, i lecimy dalej. I teraz mamy... I teraz mamy znowu bloka. I znowu to jest blok i to nawet magiczny. O dziwo, i jego raczej tutaj przez... Poczekajcie, że my w ogóle wszystko mamy, bo też nie spojrzałem. Punkty życia 15%, tutaj pancerz jest, dobra. Tą walkę możemy wam, mogę wam pokazać. Górołaz, chociaż to będzie dosyć długie, wydaje mi się. Bo to jest walka dwóch wojowników. No to dobra, bo i tak tutaj długo, on nawet nam nie dał 300 milionów, o dziwo. Tutaj długo byśmy musieli to oglądać. O, tutaj wam pokażę walkę z magiem, jeszcze za pamięci. Kołek Van Helsing, to jest walka przegrana. Zobaczcie, tutaj był, dwóch krytów nie było od tego. Tutaj Maguś dał dwa kryty. I tutaj Kunegunda bez kryta. I tutaj z krytem. Jak tutaj u nas, tutaj my bez kryta. Znowu bez kryta i na koniec dosyć mocny kryt i zostało mu 6,5 miliona i teraz kolejna próba wygrana już swoją drogą. Tutaj znowu bez kryta, znowu bez kryta, tutaj zszedł, no Maguś dał kryta, ale no nawet dwa kryty, ok, to tak jak poprzednio. Tutaj Kunegunda bez kryta, zobaczcie, 870 przepraszam, tysięcy. No i na koniec kryt i zobaczcie, my tutaj udało się go dobić. Niby mniej krytów niż poprzednio, przynajmniej tak mi się wydaje, no ale jednak padł. Więc tutaj z tym magiem troszeczkę się pomęczyliśmy, ale udało się. Dobra, mamy Smoldera. Smolder to jest z Hemoridoru mag. Możemy obejrzeć, też go udało mi się pokonać, nie było to wcale takie nie wiadomo jak trudne. 9 milionów i 13 milionów padł, dał nam tam jakiś naszyjnik, pierwszy lepszy. No i tutaj też Snape'a, to też jest mag i też udało nam się go pokonać. Jak tutaj sami możecie zobaczyć, jakieś tam mocniejsze kryty, 9 milionów, 14,5 miliona nawet, 4 miliony, no to jeszcze bez kryta i na koniec dosyć mocny i też jakąś tam nam dał pierwszą lepszą zbrojkę, ale udało się go pokonać. Dobra, lecimy dalej, no i czy my tego maga jesteśmy w stanie tutaj kliknąć? Wydaje mi się, że nie, bo on jest mocny, my go ostatnio na łowcy, nie wiem, jeżeli ktoś śledzi i ogląda, to wie, że go ostatnio na łowcy ruszyliśmy dopiero, więc no jest to mimo wszystko ciężki przeciwnik, jakby nie było, no tam 10 milionów mu zostało, więc... No ale to jest mag, nie? To raczej będzie z nim ciężko. 16 milionów, 27, 36. Chciałbym jakąś taką próbę, wiecie, w miarę bliską sobie zobaczyć. Ale na razie takiej nie ma. To 10 milionów, szkoda, że nie zapisem. 5 milionów, ok. Jest to jakaś bliska próba i zobaczmy, jak to tutaj wyjdzie. To możemy odznaczyć.
To, dobra. No krytyk jest, tutaj bez kryta, krytyk, bez kryta, krytyk, bez kryta, znowu krytyk, znowu bez kryta. No i ten ostatni cios, okej, ona jest do zrobienia tak naprawdę, gdybym ten ostatni cios dał krytyczny, to wydaje mi się, że ona jest do zrobienia. Dobra, no popróbujemy, zobaczymy czy nam to wyjdzie. Tam znowu jakaś bliska próba. Kurde, no zobaczcie, ona nie dała żadnego krytyka. My daliśmy tak naprawdę wszystkie ciosy krytyczne oprócz ostatniego. Gdyby ten ostatni to był cios krytyczny, to udałoby się ją pokonać. Ale dobra, no zobaczyliśmy, że ona jest do zrobienia, więc po prostu spróbujemy sobie ją tutaj kliknąć. Ona da też 300 milionów expa, więc no przytuliłbym, nie ukrywam. Takie właśnie 300 milionów. Tak myślę, czy ja coś tutaj jeszcze jestem w stanie tak naprawdę podziałać, w tym sensie, żeby wzmocnić tą postać, ale wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że teraz po prostu trzeba tutaj klikać, no ale zobaczcie, to była idealna próba i gdyby same krytyki, gdyby nie ten ostatni słabszy cios, no to ona by tutaj była do zrobienia. Dobra, do 1800 jeszcze się z nią pobawimy. Jeżeli się nie uda, to zobaczymy coś innego tutaj w tej strefie światła. I potem chyba wrócimy do szukania tej broni dla Kunegundy i w razie jeszcze tutaj wrócimy do tego maga. Nic straconego oczywiście. Okej, no jeszcze 10 prób, ale zobaczcie, że jest no nie do ubicia tak naprawdę. W sensie no ciężko taką idealną próbę wylosować. Dobra, szukamy czegoś innego. 13 piętro, czy on jest tutaj do zrobienia? No wydaje mi się, że nie, on ma zaledwie 18, chociaż tam jakaś bliższa próba była. On ma zaledwie 18 milionów, czy 2 miliony. No kurde, może i byśmy go kliknęli, ale to też jest mag, to też wiecie, te obrażenia dosyć ciężko. Dobra, poczekajcie, jakąś taką bliższą próbę, powiedzmy z 5 milionów, byśmy zapisali, czy on też jest, czy on jest po prostu do zrobienia, czy to była na tyle idealna próba, że nie ma opcji. Chociaż wiadomo, no zawsze, o tam było 7, o tu jest milion, dobra, okej, sprawdzamy go od razu. I jak to wygląda, krytyk, on zwykły, krytyk, on zwykły i krytyk. No kurde, ten krytyk, niby tam jakieś mocniejsze krytyki dałoby radę i byśmy go niby pokonali. Ale no mówię, no to jest ta sama sytuacja co właśnie z tą poprzednią, z tym Esterosem, więc na razie sobie odpuścimy. Upiorny jeźdźca jest też chyba nie do zrobienia, no to jest wojownik, ale tutaj widzę, że dosyć ciężko. No jeszcze wejdziemy do tego tornada, dobra, nie ma co. Na razie chcę poprzeklikiwać takie rzeczy, które są po prostu takie, wiecie, proste do zrobienia, nazwijmy to. Ale tutaj zobaczcie, że te lochy mamy tak wymaksowane, że raczej ciężko tutaj cokolwiek ogarnąć. Dobra, no uświęcona tradycją szkoła magii, dwójca wybrańców, no i Ron. Ale to też jest mag, 12 tam milionów mu raz zostało. No nie jest to takie proste, jak sami widzicie. Dobra, no lejemy go na razie tutaj tego Tora. Czy my tego Tora jesteśmy w stanie? On ma 101 milionów, no i co chwilę takie bliskie próby, więc może dokładnie tego Tora udało nam się kliknąć. Dobra, i on dał nam tutaj rękawice, ale są dosyć mierne, chociaż ulepszono jakość przedmiotu 2, to możemy sobie na przykład sprzedać to i podmienimy też, w sensie no, podmienimy, będziemy mieć coś takiego. Dobra, strefa światła chyba z głowy, wchodzimy sobie do strefy mroku, no i spróbujemy tym tornadkiem może ten level wycisnąć, 329, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, nietoperz padł, byczy kark teraz, wojownik też, znowu wojownik, no ale on też jest raczej do zrobienia. No fajnie, że tych nietoperzy się pozbyliśmy, bo to jest jednak, wiecie, no oni są blokami, nie? I dobra, teraz nie będziemy mieć miejsca w ekwipunku, ale to wcale, o, to jest dosyć drogie, szkoda by było to sprzedawać. No ale chyba nie ma wyjścia. Dobra, zaraz jeszcze zobaczymy jak to dalej nam pójdzie. Kolejny pokonany. Znowu pokonany, ale nam nie dropią itemki na szczęście. Dobra, no i nam w końcu coś dropnęło, 3 miliony, więc drogie. No szkoda mi tego tak naprawdę. Ta tarcza chyba do sprzedania w takim bądź razie. I lecimy dalej. Kolejna tarcza, z tego co widzę, ile ona kosztuje? 1 200 000, dobra, to nie ma tragedii. My coś jeszcze, a nie, już nawet nie możemy nic rozmontować. Dobra, ten nam padł. 3 800 000, no nie, boli to. Jak to tu w ogóle wygląda? Tu nam się kwatery dopiero robią. Ojojoj. No zastanawiam się, kurde, dobrze by było tą broń znaleźć.
Poczekajcie, muszę pomyśleć. Dobra, no te buty sprzedam, trudno. To na razie zostawię. Dobiję jeszcze jednego przeciwnika, żeby dobić level i wracamy do szukania broni. Dokładnie. 329 poziom, nic nam na szczęście nie wydropiło. Zakładamy to, mamy ulepszoną jakość razy 2. W sensie, no, ulepszoną jakość łącznie 6. I dobra, i szukamy jeszcze jednej broni tutaj dla tej Kunegundy nieszczęsnej. Nie wiem, czy mi się to uda, czy mi się to nie uda. Mam nadzieję, że jakoś to siądzie. No ale zobaczymy. Hełmik, 1500 grzybów tylko zostaje, bardzo dużą ilość przepaliłem, w sumie się nie spodziewałem, no ale to wszystko przez tego pecha z tymi brońmi, że jak nam już poleciały nam tak naprawdę 3 dla maga, gdzie mogła nam chociaż jedna polecieć dla właśnie zwiadowcy, więc no widzicie, że to jest po prostu pech. Dobra, na razie to olewamy, muszę ten telefon przyciszyć, przepraszam was za powiadomienia, ale zapomniałem w ogóle przed odcinkiem, już drugi raz mi tutaj plumka. Dobra, lecimy dalej. Rękawice, no też nas nie interesują. Interesuje nas broń, przynajmniej na 3 cechy. W sensie, no, na... Chociaż w sumie jakby nam wydropiła na wszystkie cechy, ale by wyleciała dla zwiadowcy, to też bym się nie obraził. Już trudno, to takie pójście po kosztach tak naprawdę. No, ale nieistotne. Dokładnie, mamy coś. No, nie jest to szczyt marzeń, ale zobaczmy, na co nam wyleci. No i zobaczcie, o dziwo dla zwiadowcy, ile nam? Plus 56. Tracimy 94 tak naprawdę te, ale zyskujemy. Dobra, wiecie co? Ja tutaj jeszcze może w niedzielę coś podziałam samemu. Nie będziemy tutaj już tego odcinka przedłużać. Podmieniamy mu ten gemik, w sensie jej. To sobie robimy tak. A, tu są rękawice, dobra, już się bałem, że zgubiłem. Dobra, i to tak naprawdę możemy sprzedać, to ewentualnie będzie do kibla, chyba że mi tutaj poleci z tornada dużo itemków. To sobie zostawimy, jej tutaj musimy... Powtarzam chyba tutaj, no mówię, dzisiaj nie jestem taki ogarnięty, więc sorki, jeżeli tam troszeczkę przymulam, jeżeli chodzi o ten komentarz. Ale dobra, lecimy dalej, spróbujemy sobie to tornadko 400 przebić. Myślę, że jest na to dosyć spora szansa, jakieś buty nam poleciały, spora seria. No i tak, tu jest za 2300, tu jest za 4600, no te 2300 byśmy sprzedali, na to musimy zostawić. Nie leci nam w ogóle żadna klata jak na złość znowu. No ale trudno, dobra, mamy jakąś tarczę, 4,5 miliona, dobra, no sprzedajemy chyba to, nie ma wyjścia. I próbujemy coś dalej podziałać. Okej, to padło, demon mrozu, to jest znowu wojownik. No cieszę się, że już tych nietoperzy nam tutaj przeszliśmy po prostu przez nich, bo to były duże bloki. Ja to tornado w ogóle odkąd zamknąłem wieżę, to tornado klikałem co godzinę, żeby właśnie, to tak dosłownie co godzinę, oprócz tak naprawdę jak spałem, to klikałem regularnie, no i nic nie chciało padać, tam chyba mi jeden za darmówkę padł, albo nawet nie, już nie pamiętam. Dobra, z tego co widzę mamy demona mrozu i to jest już taki bloczek, można powiedzieć, większy, także okej, na razie go tutaj zostawiamy. I lecimy do tego 13 piętra. I to 13 piętro fajnie by było pocisnąć, bo jak pociśniemy 13 piętro 6 na 10, to będziemy mogli sobie odblokować Esteros w mroku. I te pierwsze dwa w Esterosie to jest tak naprawdę darmowe 600 milionów expa, które nam padną no po chwili. Więc mówię, no dobrze by było go pokonać, ale zobaczcie, 128 milionów, no tam mu zostaje po 40 generalnie. Ale ta gra mnie śmieszy, no wyleciała nam broń na wszystkie cechy i akurat nam wyleciał łuk, a jak chcieliśmy na 3 cechy, to cały czas nam te różki wylatywały. No to jest ogromny pech, niestety, ale nawet jakiś tam progres dzisiaj zrobiliśmy, przebraliśmy się w całości. Towarzyszy, można powiedzieć, że przebraliśmy, w sensie tu chodzi o bronię bardziej. No i coś tu kliknęliśmy, my mamy nowe, świeżutkie EQ, więc tak naprawdę mogę być zadowolony. Już widzę, że ponad pół godziny odcinka leci, ale dobra, zobaczmy do ilu, do 1000 powiedzmy, czy coś tutaj jeszcze jesteśmy w stanie zdziałać, jeżeli o niego chodzi, i może na przykład potem po 250 na tych dwóch magów, czyli na 13 piętro i na to ten Esteros, i tak naprawdę wydaje mi się, że to by było na tyle. Poczekajcie, bo ja też jestem głupi, ja tutaj mam bardzo dużo golda, już mi ten gold nie jest potrzebny, więc tak naprawdę sobie mogę dobić siłę tutaj do 3000, o ile dam radę, bo ona jest dosyć droga już. Dobra, i tutaj mamy 2600, no i tak naprawdę będę musiał lecieć teraz w HP, więc sobie dobiję, wiecie, zawsze to coś tam nam da, cyk. No, wchodź w te lochy.
I dobra, próbujemy. Tak jak mówię, no do 1000 może jakaś szczęśliwa próba, może coś Kunegunda podziała. Te lochy w strefie mroku to jest tak naprawdę takie RNG. Znajdujesz sobie taką idealną próbę, tak jak wam pokazywałem, gdzie brakuje kilku krytyków, a potem w kolejne robisz jeszcze mniej krytyków i wygrywasz. No to jest właśnie, to jest urok tej gry niestety, że często lubi nas trollować i często nam nie daje tego, co byśmy chcieli. No ale trudno, no mamy 329 level już, więc jako tako to idzie, można powiedzieć. No niestety nawet Trazera teraz po przebraniu nie jesteśmy zbytnio, o tam 9 milionów, nie jesteśmy zbytnio w stanie dogonić. Chociaż no ja myślę, że ten komendant Koma by nam padł, to by nam dało prawie 330 level. Potem byśmy poszukali tego kluczu do Esterosu. Te dwa Esterosy by nam padły i chyba 331 to my byśmy byli w stanie jeszcze dzisiaj pokonać. W sensie wbić 331, pokonać tych przeciwników. No ale sami widzicie, że nie jest to takie proste. Ja też nie chcę przedłużać odcinka. Ja to wszystko sobie ogarnę też samemu, nie? Bo jak wiecie, tego wojownika ogarniam regularnie tutaj coś klikam. Generalnie nie zostawiam na odcinki za dużo. Dobra, no niestety nie padł. I lecimy do tego. Myślę, że ten ma większe szanse na zabicie, aniżeli tamten mag w Esterosie. Może się mylę, no ale zobaczcie, że tam zostało 1 700 000 tego życia mu i te krytyki wcale nie były jakieś takie mocne, więc w teorii by to było do zrobienia, ale nie mam pewności. 2 800 tam było. I padł, zobaczcie, super. Dostaliśmy jakiś epik, ale to na wszystkie cechy bardzo nas nie interesuje. Zobaczmy, jak ta walka wyglądała. Gruboskórny Gerd, tu mocny krytyk, 5300, 7 milionów. No i tutaj znowu 7 i padł, więc no tak naprawdę nie było to dosyć ciężkie, a tego 300 milionów expa dostaliśmy. Dobra, co my tu mamy kolejne? Kolejny to jest Leander, no i tego Leandera, no to nie, jeszcze nie jest to w naszym, że tak powiem, nie jest osiągalne dla nas po prostu, nie? Nie ma co tutaj się rozwodzić zbyt długo. Dobra, no i tego maga teraz próbujemy. Tamten padł dosyć szybko, więc może na niego nawet 300 zużyjemy tych grzybów. No on by nam dał 330 level. Oprócz tego byśmy dostali... chyba tam odblokowałby nam troszkę drogę, bo z tego co kojarzę, kolejny to jest zwiadowca. Nie pamiętam, nie chcę tutaj zgadywać, mimo że niedawno to robiłem na łowcy. To nie pamiętam, jak tu tych przeciwników nam daje. Już ten Esteros robię na tak naprawdę czwartej postaci z tych, co wy znacie, a jeszcze sobie tam grałem samemu, więc też tam klikałem te lochy, ale dawno wcześniej, no nie, zanim jeszcze powiedzmy nagrywałem, a i tak nie mogę się nauczyć na pamięć, jaka tu jest kolejność w tych lochach. No kurczę, no jakby nam taką fajną wylosowało próbę, żeby on wcale krytów nie dawał, a my żebyśmy dali jakieś mocniejsze, to by było bardzo przyjemne. No na pewno trener większy, przynajmniej o jeden poziom, na pewno tutaj by nam pomógł, jeżeli chodzi właśnie o tego maga, abyśmy go tutaj samymi obrażeniami pokonali. No ale tego trenera nie zrobimy, tam nam się chyba dopiero kończy traktor robić i ewentualnie wtedy bym tego trenera sobie machnął, to jest 8 dni, więc sporo. Oj, nie ten loch. Dobra, przechodzimy tutaj. No i dobra, no i próbujemy tego Joffreya. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, zaraz mnie tutaj ktoś zjedzie, kto tam ogląda grę o tron. Także no, wymawiam tak, jak mi się wydaje, że być to powinno wymawiane. Dobra, no i co, no ten 330 fajnie by było na czymś dobić, nie wiem, czy nam się to uda, ale i tak naprawdę jestem zadowolony. No sporo grzybów poszło, ale mimo wszystko zrobiliśmy tutaj dosyć dużo, tak naprawdę. Miałem takie wrażenie, teraz mi tak migło, że go pokonaliśmy, no ale niestety nie. Dobra, no i co, no do tych 700 powiedzmy, poklikajmy go. Jeżeli nie padnie, to co myślę, co ja bym tutaj mógł zrobić? No na pewno czarny gemik jeszcze jeden by nam pomógł, plus no ten trener o jeden poziom wyższy, wydaje mi się, że to by nam dało dosyć sporo tutaj, jeżeli chodzi o walkę właśnie z tym magiem. Dobra, jeszcze mi się kojarzy, że mam tego maga tutaj, dwójkę wybrańców Neurona. Na nich może ze 150 sobie popróbujemy kliknąć, może by nam się udało, o tam milion był, więc chyba oni są do zrobienia. Tak mi się wydaje, także popróbujmy, no a jeżeli nie wyjdzie, to jeszcze wejdziemy do tej strefy mroku, do tego 13 piętra, może by się udało, poczekajcie, czy mam tutaj dźwięki włączone, mam włączone, może by się udało kliknąć właśnie tego wojownika tam, no tam musi Kunegunda podziałać, no i nasze bloki też by się przydały, jakieś wiecie, większa ilość powiedzmy tych bloków.
No i może on by był do poskładania, ale dobra, no najpierw trzeba tą uświęconą tradycją szkoły magii machnąć. Oni nam chyba jeszcze 300 milionów nie dają, z tego co pamiętam, ale nawet nie wiem, ile mi jest potrzebne do tego 330 levela. Chyba sporo, ale zaraz zobaczymy. Dobra, no do 500 ich klikniemy, tylko zaraz, poczekajcie, żeby tutaj spojrzeć. No nie, nawet powiedzmy 270, nazwijmy to, milionów expa i on będzie do zrobienia, w sensie no ten poziom damy radę wbić, a chyba tyle ta szkoła by nam dała, o ile dobrze kojarzę. No ale najpierw trzeba ją pokonać. Dokładnie, pokonana i zobaczcie, nie dało tyle. Jeszcze troszeczkę brakuje. Niedużo, no ale brakuje. Jakiś pasek jest, czy plus 22, to w sumie możemy podmienić. Tutaj są punkty życia, tak, więc najpierw by trzeba zrobić tak. Zamień runy. Tutaj byśmy musieli to zrobić. Miejsce na klejnot. Ten ma w ogóle jeszcze klejnoty na życie, bo tak naprawdę no wszystkie na siłę sobie dawałem, teraz będę mu dawał. Ale dobra, ile to nam w ogóle dało i możemy tą walkę też obejrzeć. Krytyk, no tutaj pewnie większość krytyków będzie, no chociaż tutaj bez krytyka. Dosyć tanki, można powiedzieć, ten mag. Ale tacy tutaj niestety są w tych lochach. 10 milionów, 20 milionów, więc tutaj bardzo mocny. No i 18,5, 126 milionów tylko, okej. No to w takim razie się pomyliłem, myślałem, że to daje więcej. Dobra, no i mamy Dindendora, 9 milionów. No ten Dindendor może i też by był do zrobienia. Przyciśnijmy go tutaj do 450, powiedzmy. Spróbujemy. Jeszcze 50 prób. Tam było 9 milionów, to mnie tak, można powiedzieć, skusiło, żeby go dalej klikać. No jakby tutaj jakieś krytyki posiadały, to i wypad, tak samo jak i ten poprzedni, no to jest ta sama zasada, że oni są osiągalni, ale nie jest to, wiecie, takie oczywiste, żeby znaleźć taką próbę fajną, nie jest to takie proste po prostu. 40 już tu widzę, ponad 40 minut odcinka, więc sporo, ale chyba zrobiliśmy dosyć dużo. Dobra, co my tutaj jeszcze możemy machnąć? No tych nie machniemy, okej. Spróbujemy sobie tutaj w tym 13 piętrze, powiedzmy 200 grzybów jeszcze na niego, do 250 i ze 150 na tornado jeszcze spróbuję, żeby ten level po prostu dobić. 330, chciałbym to zrobić jeszcze przed awką i przed wszystkim, byłoby na pewno miło i to by było na tyle, tak naprawdę skończymy odcinek. Progresik zrobiony, postać przebrana. Jedyny mankament no to ta broń u Kunegundy, no ale trudno. Nie jest ona wcale taka zła, dawała prawie 60 średnich, no to wiecie. To wydaje mi się, że warto było ją tam podmienić. No i zobaczymy, jak to nam tutaj pomoże, jeżeli chodzi właśnie o to 13 piętro, bo tak naprawdę teraz tylko i wyłącznie o to się rozchodzi, inne lochy są jeszcze nie do ruszenia i nie ma opcji cokolwiek im zrobić. 20 tam widziałem, 4 miliony. Czyli 100 milionów mu zabraliśmy, 32 miliony, no są te próby bliskie, no widzieliście, że jedna była nawet 9 milionów, ale to wcale nie jest takie proste, tutaj ta Kunegunda, kurde, jakby zadziałała, jakby jakieś fajne uniki posiadały. No ale to jest ciężkie, no tu widziałem, że berki tam 340 poziomy miały właśnie, dopiero co pokonały to 13 piętro w tym roku, więc no wcale to nie jest takie proste, zwłaszcza, że my tutaj wojownikiem jesteśmy, no ale mówię, no jakieś kombo takich uników plus troszkę naszych bloków i on by był do zrobienia, ale wydaje mi się, że po prostu będę go klikał darmówkami i tak naprawdę będę sprawdzał, jak to się tutaj sytuacja rozwinie. Chociaż no sami widzicie, że nie jest wcale tak łatwo. Dobra, no jeszcze 5 prób. I tak naprawdę wszystko. Okej, przechodzimy do tornada. To tornado to nasza taka ostatnia, powiedzmy, deska ratunku, żeby ten level dobić. Myślę, że z 3 tornada jakbyśmy pchnęli, to byłby do zrobienia ten poziom. No ale sami zobaczcie, że ten wojownik jest dosyć mocarny i nie chce nas tutaj przepuścić za bardzo do kolejnych przeciwników. 33,5 tysiąca siły, więc no bardzo, bardzo dużo. Ładny w ogóle art jest tego demona mrozu, już go oczywiście widziałem wcześniej, ale teraz tak zwróciłem uwagę, że jest super. No i co? No 405 tornadko, 70 prób jeszcze. Kurde, no chciałbym ten 300, milion tam został, no nie. Takie bliskie próby, a tutaj sami zobaczcie, znowu jakaś taka bliższa. Zobaczcie, że on nie chce nam paść. No, dawaj, przepuść nas, kurcze.
ten 330 chcę docisnąć. Ale to jest pech, że to takie bliskie próby i nie chcę padać. No ten Mac tak samo, no to on by był do zrobienia w tym Esterosie, gdyby jakaś fajna próba nam się wylosowała. Tak samo ten. Znaczy to jest logiczne, nie? Tak samo tutaj ten 5x20 też by był do zrobienia, gdyby Kunegunda jakieś uniki porobiła. Ale okej, no dobijemy sobie tak naprawdę ten level zawki. Szkoda, bo chciałbym go zrobić jakby przedawką i wiecie, jeszcze więcej ekspa z tej jawki wycisnąć. Ale i tak wydaje mi się, że nie jest źle. Tak naprawdę 329 poziom, no Trazera i tak nie dogoniliśmy, no. Ale troszkę się do niego zbliżyliśmy, chociaż on tutaj pewnie jeszcze się będzie przebierał, jeszcze będzie coś klikał. No tą przewagę, jeżeli o niego chodzi odrobić z tym ekspem, no to jest ciężko. Pikachu 326, ale on jeszcze tutaj nic nie klikał. No i generalnie ci wojownicy mają tak 326. No i to się jeszcze okaże w niedzielę wieczorem, bo mówię, no jeszcze tutaj na pewno ludzie będą próbować coś się przebierać i coś klikać. Ale okej, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcja z dzwoneczkiem. Wbijajcie na Discorda dla widzów. 45 minut filmu, więc naprawdę bardzo dużo. Ale mam nadzieję, że się wam podoba. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!